nazywa Paula. Witajcie w kolejnym wideoblogu. Dziś mam odcinek o poprawnym mówieniu. O kredkach, mazakach, farbach i plastelinie. Paula, czy mazakami można rysować? Można malować. Aha, a dlaczego? Bo mają tusz. Julia, czy plasteliną można lepić? Tak, można nią lepić. Paula, czy farbami można rysować? Nie, farbami się maluje. Julia, czy kredkami można rysować? Można, ale bardziej są skazane do kolorowania. No to wszystko już w naszym wideoblogu. Zapraszam Was na kolejne odcinki, a tymczasem subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Pa! Pa!